I to jest właśnie przypadek chiński, że prawo publiczne jest oddzielone od prawa prywatnego i władza nie miesza się w życie obywateli, tam na przykład. No natomiast obywatele nie mieszają się w życie państwa. Jest całkowita rozdzielność prawa publicznego od no, prawej etyki. Kolejny, trzeci. To jest prawo, etyka, tu mają część wspólną. No to ta jest cywilizacja arabska właśnie. Się prawo wyprowadza z Koranu, ale Koran nie reguluje wszystkiego. Także tutaj, co poza Koranem, jest dozwolone. Część Arabów tak uważa, także władca, sam władca może robić co chce, co mu się podoba. Kompletnie bezetyczne narodowe. Część życia takiego rodzinnego też jest wolna od władzy. Mamy czwarty przypadek. Prawo, etykę. Zewnątrz prawa. Czyli prawo pochłania etykę. Dozwolone są takie zachowania etyczne, które są zgodne z prawem jedynie. Czyli to jest cywilizacja bizantyjska. Można tylko takie rzeczy robić w ten sposób, które są zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli coś jest, nie ma miejsca na etykę poza prawem. Nie może być jakichś przekonań etycznych, które są niezgodne z prawem. No i na przykład, jak jest dozwolona, to mamy piąty przypadek. Jest etyka, prawo. Czyli prawo zawarte w etyce. Prawo wyrasta z etyki. Nie może być żadnych praw, które są sprzeczne z etyką. To jest oczywiście cywilizacja łacińska, oparta na społeczeństwie. Państwo tutaj musi się podporządkować społeczeństwu. Prawa muszą być takie, zgodne z przekonaniami społeczeństwa. Nie może być praw niezgodnych z przekonaniami społeczeństwa. Szósty przypadek. To jest zgodność prawa i etyki. No to jest, są cywilizacje sakralne, gdzie prawo jest i etyka, zarówno prawo jak i etyka jest wyprowadzana z przepisów, tylko z religii jest wyprowadzona. No to jest cywilizacja żydowska i cywilizacja bramińska, to dwie starożytne cywilizacje, które przetrwały. Dwie sakralne cywilizacje, bo arabską koniecznie określił jako sakralną. No i tam właściwie zgodność prawa i etyki. No, no i to wyjaśnia, dlaczego Żydzi bez państwa 2000 lat mogli przetrwać jako naród. Ponieważ mieli normy etyczne, prawne, zgodne, czyli sterowali się zgodnie z prawem żydowskim, które wyznawali jako etykę. No i siódmy, ostatni przypadek to jest sama etyka bez prawa. Etyka bez prawa. No i według właśnie Konecznego taki system był w cywilizacji tybetańskiej, która jest teraz cywilizacją lokalną. Tam nie było sankcjonowane nic, tylko z przekonań etycznych ludzie postępowali. No, ciekawa rzecz na przykład tutaj jest między cywilizacją żydowską, która państwo Izrael właśnie jest w Morzu Arabskim, a cywilizacją arabską. Bo tutaj
tego się mogą władcy państwa żydowskiego umawiać, to on się to rozejdzie. Tak jak tutaj cywilizacja arabska, tą samą otoczenie ze wszystkich stron. Tak samo można normy poznawcze i normy ideologiczne charakteryzować i taką kombinatorykę zrobić, bo normy poznawcze odpowiadają za rozpoznanie rzeczywistości, natomiast normy ideologiczne określają cele, jakie są stawiane przed społeczeństwem, no i często cele można pomylić z rzeczywistością. No i tutaj powiedzmy, że za prawo podstawimy ideologię, a za etykę podstawimy normy poznawcze. Czyli mamy tak. Podstawimy tu ideologię, to mamy normy ideologiczne bez norm poznawczych. No to można powiedzieć, że to społeczności pierwotne tak się zachowywały, jakieś tam, które miały szamanizm i takie rzeczy. Właściwie nie było rozpoznania naukowego rzeczywistości żadnego, tylko wszystko się opierało na magii. Kolejny jest osobną ideologia, idzie osobnym torem rozpoznania. No i to może być na przykład system stalinowski w Polsce, gdzie ideologia państwowa była w ogóle prowadzona w oderwaniu od rzeczywistości, od społeczeństwa. Natomiast społeczeństwo miało swoją wiedzę, która też była oderwana od wiedzy państwowej. No albo inny przykład, w Stanach Zjednoczonych, które oparte są na jakimś tam dobrym rozpoznaniu jednak. Są tam społeczności różne, no to na odwrót można zamienić, które żyją w kompletnie oderwaniu od jakiejkolwiek rzeczywistości, jak w tam komunach hipisowskich czy coś takiego. Kolejne mamy ideologię, która się zazębia z poznaniem. Docent Poselski tu pisze, że to jest przykład współczesnego systemu Kościoła katolickiego. Część ideologii jest oparta na rozpoznaniu, natomiast część jest poza rozpoznaniem. Tu można powiedzieć, że niektóre dogmaty Kościoła są nieudowodnione. Część jest udowodniona już, część jest nieudowodniona i nieudowodniona to jest po prostu ta część ideologii. Tutaj kolejny przykład, normy ideologiczne pokłaniają normy poznawcze, czyli jest rozpoznanie jedynie w ramach ideologii. Nie może być poznania poza ideologią. No, to ma miejsce w cywilizacjach sakralnych, czyli w cywilizacji żydowskiej i w cywilizacji bramińskiej. Tam ideologia ogranicza naukę rozpoznania. Chociaż w niektórych aspektach mają na przykład Żydzi bardzo dobre rozpoznanie, ale mają ideologię narodu wybranego, która w zasadzie po tych wszystkich doświadczeniach, które naród żydowski przeżył, można stwierdzić, że no jest oderwana od rzeczywistości. Naród wybrany był mordowany podczas II wojny światowej. A o tym, że Polacy są narodem wybranym, to słyszał pan już? Pierwsze słyszę. Ale tak? Chętnie posłucham. A nie jesteśmy? A nie wiem. Nie, to nie Żydzi są narodem wybranym. Wpływ cywilizacji żydowskiej tutaj.
Znaczy, ja wchodzę w cywilizacji żydowskiej, talmudycznej, widzę w punkcie piątym, gdzie Platforma Obywatelska w ciągu jednej kadencji ustanowiła, bo pod piątką Polska jest, prawda? Znaczy, etyka jest dużo większa niż prawo. I co zrobiła Platforma Obywatelska przez 4 lata jednej kadencji? 750 ustaw. Czyli zrobiła praktycznie szóstkę z Polski. To jest wpływ cywilizacji talmudycznej na cywilizację w Polsce. Obecnie w Polsce. Tak to widzę według tego. Jeśli można, to bizantynizm dominuje. Jeśli chodzi, wrócimy do tych norm prawnych. Czyli prawo pochłania etykę. Jest rozrost prawa ogromny, to już właściwie w drugiej epoce się zaczęło, później PRL ruszyło, no, a teraz w trzeciej RP to w ogóle nastąpił ogromny rozrost biurokracji, bo za Jaruzelskiego jak kończył nie życie, tylko władzę oficjalną, można powiedzieć, no to tam zdaje się, że według statystyki było 150 tysięcy urzędników państwowych. Teraz? Obecnie to jest ponad 500, a jeśli położyć jeszcze... Z tym, że tu powiem, 150 rzeczywiście administracja publiczna, jeszcze jakieś zusy, a 30 rzeczy. Do 40 tysięcy aparat partyjny. Szeroko już rozgałęziony, można powiedzieć. No a teraz jak się powiększy to wszystko do... 30-40 tysięcy aparatu partyjnego? Proszę pamiętać, że to są komitety wojewódzkie, powiatowe, gminne. To wszystko jeszcze zakładowe, komórki publiczne też. To będzie około 30 paru tysięcy. Było znaczy się. No. Właśnie dużo. No ja, a teraz jest ile? To jest 750. Ale no, trzeba pamiętać, że nie było na przykład takiego jak dzisiaj, no nie dzisiaj, jeszcze przed Platformą, ale za Platformy się robi, gabinety polityczne. Tak, dobra. Gabinet polityczny wojewody przykładowo liczy około 80 ludzi. Nazwijmy rzecz po imieniu, 80 darmozjadów, którzy po prostu pobierają, no... nie małą pensję. I wymyślają przepisy. Tak. Bzdurno. A propos tych przepisów, to kiedyś sobie zrobiłem taką statystykę od 45. Tak. Zdaje się, ile ustaw było uchwalonych. To mniej więcej taki wykres, mi się tam. 89. Powiedzmy, jest 86. Skala nie jest zachowana. Ale tu, o co chodzi, no i tu jest, powiedzmy, tu jest trzecia RP, to jest PRL. W PRL to tak ilość ustaw szła mniej więcej tam równo. I tak od 86 zaczęło iść do góry. To było przygotowanie do zmiany systemu, przygotowanie prawne. No, no i, to, i później jeszcze tak gdzieś chyba od 2002 znowu skok. Już przygotowanie Polski do wejścia do Unii, czyli bizantynizacja coraz większa państwa polskiego. Żeby na każdego dało się znaleźć parę. No, to jest też, tak to wygląda, że to są procesy społeczne. Jeśli się rozrasta biurokracja, to ona się rozrasta, ona broni swoich interesów później. Ja na przykład jestem geodetą, ja widziałem, jak Gowin chciał wprowadzić tą reformę, uwolnienie tych licencjonowanych zawodów. No bo w Polsce ich chyba było 330. A kolejna była Szwecja, gdzie było 180. Jak Wilczek wprowadził ustawę swoją, słynną, w 88 roku, zdaje się, że 8 albo 9 zawodów było licencjonowane. Tak. No doszło do 330. No i biurokracja zawsze wykręci tak, żeby było na jej korzyść. No i tam jest 7 uprawnień geodezyjnych i chyba do 3 zlikwidowano egzaminy, bo tam był egzamin 3-stopniowy wcześniej. No ale i tak trzeba gromadzić dokumenty, przedstawić tą historię zawodową, wykazać się, że jest godnym, żeby zostały nadane uprawnienia. Także zmieniło się tylko tyle, że nie ma tego egzaminu, a i tak jest komisja, która ustala, czy zostaną przydzielone. W 4 zostały, została, egzaminy zostały, cały ten proces egzaminacyjny.
Natomiast zostało to utrudnione bardzo. Wcześniej można było tą historię zawodową wziąć sobie spisać. Chciał się startować do uprawnień. Brało tam druki ze strony Google'u. Wypełniało, zbierało pieczątki uprawnionych geodetów, którzy potwierdzali, że takie roboty się wykonało. Przesyłało, patrzyli, przyjmowali i dopuszczali do egzaminu. W tym momencie trzeba prowadzić dziennik, czyli od początku trzeba wystąpić o ten dziennik wcześniej, czyli już trzeba mieć zawczasu myślę, opanowanie czasu, proszę bardzo, i tam wpisywać na bieżąco. Poza tym określić dokładnie, jakie roboty mają być wykonane, czyli bizantynizacja potworna, że na przykład, nie wiem, mam celów projektowych, musi na jednym geodeta wykonać 15, takich robót, takich robót, takich robót. Niektóre w tym momencie zostały te uprawnienia ograniczone tak, no na przykład czwórka obsługa inwestycji w ten sposób zostaje ograniczone, no że ja nie widzę naprawdę możliwości niektórych teraz. Nie wiem, jak to wygląda, ale na pewno jest dużo trudniej, ponieważ no, jak Gierek był, była betonowa Polskę, jak to mówili, że całe wszystko zabetonuje. Były na przykład budowle wysmukłe budowane, czyli te kominy, podnie kominowe ogromne. W tym momencie drogi cały czas jest nacisk na drogi, tak jak zresztą też drogi były. A tych budowli wysmukłych jest no niewiele, natomiast obowiązek zrobienia przynajmniej tam, nie wiem, już nie pamiętam, jednej czy już tej budowli, no to w tym momencie jest ograniczenie. No. Także miało być dobrze, a biurokracja tak to wykręciła, że dobrze nie będzie, będzie gorzej. No i tak, ale wracając do tych naszych kombinacji tutaj. Skończyliśmy tutaj, czy jest, tutaj była ta ideologia ponad rozpoznaniem. Kolejny jest ideologia, mieści się w ramach norm poznawczych, czyli jest ideologia oparta na rozpoznaniu rzeczywistości, na naukowe rozpoznanie rzeczywistości, no i to jest oczywiście cywilizacja łacińska, gdzie ideologia musi być, no rozpoznanie jest naukowe, co się dzieje, dopiero na podstawie tego może być ideologia tworzona. Kolejny jest, że ideologia jest zgodna z rozpoznaniem i tutaj Kosecki pisze, że nie zna takiego przykładu, natomiast ideałem byłby to ideał cywilizacji łacińskiej. No i ostatni przykład to jest samo rozpoznanie, bez ideologii żadnej, no to ateńska być może ta cywilizacja taka była, gdzie tam publicznie dyskutowano wszelkie teorie, no i instytucje naukowe, niektóre tak mają. I teraz z połączenia tych dwóch wyróżników mamy 7. Rady 7. To jest 49 typów cywilizacji powstaje. Koneczny odkrył tylko 22. Natomiast Kosecki tutaj wprowadził teorię, która pozwala przewidzieć kolejne cywilizacje. Mało tego, na przykład cywilizacji bizantyjskiej, to co niełatwiej jeszcze, bo tutaj w cywilizacji bizantyjskiej zarówno rozpoznanie rzeczywistości, czyli normy poznawcze, jak i ideologiczne są w normach prawnych stanowione. Bo tutaj tylko to, co jest zgodne z prawem, może być realizowane. Także tu jest moc diagnostyczna tej teorii. Można wyróżnić 49 cywilizacji, no a tutaj też można jako dwie traktować. Albo władza państwowa jest oderwana od rzeczywistości, albo społeczeństwo. Można opisać te cywilizacje, można... No i będzie wiadomo, jak się te cywilizacje będą zachowywać i czym się będą charakteryzowały. No to
To jest właśnie wzorzec teoretyczny, bo to co będzie już wzorzec teoretyczny wynika z dedukcji, przemyśla się teorię. Wszystko co spełnia założenia jest no, spełnia wzorzec teoretyczny, to możemy mówić, że na przykład to jest cywilizacja łacińska, bo spełnia wzorzec teoretyczny cywilizacji łacińskiej. Tak to wygląda. To ja na dzisiaj tyle przygotowałem. Także na razie dziękuję. Zapraszam do dyskusji, bo też po pogrzebie docenta rozmawialiśmy. Właśnie tam, no właściwie z całej Polski ludzie przyjechali z tych grup najowskich. No i to też było, no, co dalej. No, no i właśnie też mówiliśmy, że takie koła dyskusyjne trzeba bardziej zamieniać nasze kółka najowskie, no bo mistrz podszedł, wiedzę przekazał, bo musimy ją kontynuować i dyskutować. Także ja dziękuję, ewentualnie jakieś pytania są, czy ktoś może coś powiedzieć, zapraszam. Mam pytanie jeszcze o ten wcześniejszy materiał, który pan referował. Mm-hmm. To skojarzenie, że poligamia generuje to ten brak zainteresowania pracą. Tak, tak. Nie bardzo to czuję. Nie czuje pan? Ja oglądałem ostatnio taki film. Też program był. Program o rodzinach wielodzietnych. I była rodzina z Irlandii. Mąż, żona i chyba 11 dzieci. Była rodzina ze Stanów Zjednoczonych, też mąż, żona i 17 dzieci. I była rodzina z Dalekiego Wschodu. I tam był mąż, tych żon chyba miał 15 i dzieciorów chyba, nie wiem, ze 150. Czy z 50, no nie wiem, w każdym razie dużo tego było. No i tak to wyglądało. No, że w tych, powiedzmy, europejskich wyrosłych cywilizacji łacińskiej, no bo zarówno Stany Zjednoczone teraz się turalizują mocno, bo prowadzą wojny od właściwie II wojny światowej, albo i wcześniej, ciągle co roku jakąś wojnę mają, także cywilizacja turańska, ona wzięła nazwę od Wyżyny Turańskiej tam, gdzie powstała właśnie, ale ona jest niezależna od szerokości geograficznej i społeczeństwa, które długo wojny prowadzą, się turalizują. No ale jednak z cywilizacji łacińskiej Stany Zjednoczone i Irlandia też wyrosły. I tam mąż pracował, żona pracowała. Dzieci się uczyły, chodziły do szkoły. Natomiast w tej daleko wschodniej te żony pracowały, te dzieci pracowały. Natomiast ten mąż, pan i władca przechadzał się tylko. On nie pracował, on był szefem tego całego. Bo rodziny musi być. Wytłumaczyłem, czy... Nie, to chodzi głównie chyba o dziedziczenie, tak? Że jak dziedziczenie... dostęp jeszcze tutaj był, to właśnie, że dziedziczenie jest tym głównym, tym, nie wiadomo kto, jak potem, ile, czego ma. No tak, nawet to, ten to też Saud, który był tam w 40 którymś ten i tam pretendują do tego tronu, to jak gdyby ich... No właśnie, bo tu jest... Kłóci cały w rodzinie poligamicznej jest potrzeba silnej władzy męskiej, bo musi być ktoś, kto te wszystkie spory właśnie będzie wyjaśniał i kto będzie roztrząsał to wszystko. Generalnie w prawie arabskim, ja może nie wiem dokładnie, ale tam wymagane, że jeżeli bierze sobie żonę następną, to on musi mieć środki, żeby ją utrzymać. Skądś te środki musi wziąć. No tak, no, ale na przykład w cywilizacji turańskiej, czy w tych dalekowschodnich, to... No nie, już. Tam bierze tylko. Tak, nie. Ja też z tych cywilizacji arabskich nie znam, bo tam przeczytałem Kosyckiego tą książkę o cywilizacjach parę razy. I to zresztą większość książek Kosyckiego przeczytałem. Ja tak przestudiowałem Konecznego, to o wielości cywilizacji i też kilka innych.
Ale to trzeba by było właśnie spojrzeć na te sprawy, czytając opracowania jakiejś konkretnej cywilizacji arabskiej, ale z tym spojrzeniem cybernetycznym i nauk o cywilizacji. Szczegóły wszystkie wtedy rozpracować jak na dłoni. Właśnie, jeżeli jest 49 co najmniej, no co najmniej. Różnych cywilizacji, no to możliwe są też takie, które nie występują w ogóle. No tak, no tak, to się zgadza, ale dzięki właśnie temu wzorcowi teoretycznemu wiemy, jak te cywilizacje będą wyglądały. No jak się będą zachowywać, jeśli taka cywilizacja powstałaby. To jest tak jak właśnie z układem okresowym pierwiastka. Też był i tam, pamiętam, w Schemii na dole były jeszcze miejsca na pierwiastki, których jeszcze nie odkryto, ale muszą być, zgodnie z tą teorią, takie pierwiastki muszą powstać. Ale właśnie, czyli możliwe, że jakaś cywilizacja może po prostu ewoluować i się przemienić. Jako no właśnie, na cywilizację to trzeba patrzeć tak jak na procesy. Bo w zasadzie Koneczny pisał, że mieszanki cywilizacyjne no, prowadzą do rozwalenia, ale to tak jest, że w zasadzie występują tylko mieszanki cywilizacyjne. Takich cywilizacji w czystej postaci nie ma. To są teraz procesy. Na przykład tu mamy proces powiedzmy przechodzenia z cywilizacji łacińskiej do bizantyjskiej. No to też ta etyka się będzie kurczyć, aż się skurczy. Częściowo będzie etap, zresztą kiedyś czytałem, że jakiś artykuł, mi się od razu z tym kojarzył, że w drugiej RP właśnie to, tam wykazywał autor, że to prawo polskie jest strasznie zjudaizowane, bo tam przecież odsetek ludzi wyznania mojżeszowego to był w drugiej RP 10%, z czego większość to byli ludzie wykształceni i inteligentni. W miastach to byli 30%, a na wschodzie to nawet do 70%. Znaczy, oni mieli ogromny wpływ na życie społeczne. Tak. No. I tak to trzeba patrzeć jako na procesy, że to się zmienia cały czas, dlatego trzeba dbać o to, nie pilnować tego po prostu. Tak, tolerancja jest. Czy można by wartościować? Znaczy, Koneczny wartościował. A w cybernetyce społecznej właśnie raczej nie wartościujemy, bo każda cywilizacja jest dobra do określonych rzeczy. No, do przetwarzania informacji jest najlepsza cywilizacja łacińska. No bo tam jest właśnie ta lokalna opozycja. Prawda jest dobrem ogólnym, dostępnym dla każdego. Można prawdę publicznie dyskutować. Natomiast w cywilizacji turańskiej to prawda nie interesuje. No, tak jak mówił właśnie docent Kosecki, jest jego wykład w internecie cały. No, władców turańskich prawda nie interesuje. No i on tam prowadził cały o Związku Radzieckim takie właśnie analizę prowadził. Jak właśnie władcy radzieccy właściwie Stalin i następnie byli przez różne wywiady manipulowani. No, był jedno władca, ale rozpoznania nie miał dobrego, także mu podstawiali. I tak tam Jagoda prawdopodobnie polskiego agenta zastąpił Jeżow, agent niemiecki, później Jeżowa Beria, agent brytyjski i tak dalej. No, a jak na przykład rozrysować pierwszą Rzeczpospolitą, gdzie były... No pierwsza Rzeczpospolita była na cywilizacji łacińskiej. No tak, a istniały te mniejszości, które miały swoje prawa. No miały. Żydzi, Tatarzy. No ale Tatarzy się właściwie zlatanizowali w Polsce. Tak. No to jest właśnie tutaj... dominująca była cywilizacja łacińska, bo to właściwie pierwsza Rzeczpospolita została rozsadzona przez mieszankę cywilizacji. Bo Pogonowski na przykład pisał, że nigdy się nie zgadzał, bo to taki profesor,
naukami technicznymi zajmował, no ale na starość też się historią zaczął zajmować i napisał taką książkę na internecie, chyba pierwsza demokracja w nowożytnej Europie, coś takiego. I on tam w tej książce pisze, że nigdy się nie zdarzyło, żeby poseł z Wielkopolski albo z Małopolski zerwał Sejm. Zawsze to robili ci posłowie kresowi. Turański. Żydzi, a nie posłowie turański. Żydzi to nie. Nie, no przecież. Jak nie? Jako jest sens. Żydzi mieli swoje. Tak. Jakie tam swoje? Było tak samo jak teraz, już są poprzebierani za Polaków i przyjeżdżają na sekwalny i zrywają Sejm. Nie, to zrywali Turańcy właśnie. To też właśnie a propos tutaj jesteśmy w Solidarności Walczącej. Ja też na tych jobowskich stronach był artykuł o systemach wyborczych w I Rzeczpospolitej. I to też tak wyglądało, że był system jobowski, czyli się wybierało jednego najlepszego człowieka z danego okręgu, a później właśnie ci magnaci królewięta kresowi zaczęli przekupywać normalnie i swoich ludzi wstawiać. I tak się to zawaliło, bo Liberum Veto to był doskonałe. Przecież to ja pamiętam ze szkoły, jak miałem dysonans poznawczy, jak tutaj mówili, że pierwsza Rzeczpospolita zawaliła się przez demokrację na historii tak szlachecką, tak mi uczyli. Natomiast te obecne demokracje wychwalono pod niebios. I Liberum Veto było złe. No na przykład jeden poseł mógł się nie zgodzić z czymś, co było sprzeczne z etyką. Tylko ci posłowie łacińscy z Wielkopolski i Małopolski mieli tą świadomość, że nie można tego nadużywać, natomiast ci kresowi turańsko do sprawy podchodzili. Bo tam była przestrzeń, nie? A zarządzać przestrzenią trzeba... No i tam były te ludy ruskie, które, tak, które przeznając mongolski tam się sturanizowały po prostu zwyczajnie. Zresztą mi kolega to też właśnie ta cywilizacja łacińska w Polsce, I Rzeczpospolitej, to też nie było tak, że raz, dwa mamy, tylko to też się w bólach rodziło. Na przykład tu jest ta walka Bolesława Śmiałego ze świętym Stanisławem Kościoła, bo to właśnie był ten dominacja turańszczyzny w postaci Bolesława Śmiałego nad właśnie walką o inwestyturę, no, dominację etyki nad prawem. Tu był król turański, chciał zdominować etykę. Kościół non possumus. Chciał, nie zgodził się i go ścięto. Zresztą kolega historyk taką historię o Kazimierzu Wielkim też opowiadał. Nie sprawdzałem tego, także mam z jednego źródła, także to jest w myśl cybernetyki, to nie jest informacja, tylko komunikat. Ale mi opowiadał, że Kazimierz tam zabawiał się z jakąś dworką, tam nieletnią, Kazimierz Wielki. I ojciec się o tym dowiedział i zamachnął się mieczem. Matka zasłoniła jakoś Kazimierza, zciął jej chyba trzy palce. To rodzinę tego rycerza, rycerstwo, jeszcze szlak nie było. Do trzeciego pokolenia wybito wszystkich. Do piątego wygnano z Polski, a tą dziewczynę obcięto jej nos i wargi i włożono w kapce po Polsce, żeby pokazać. Także to też był element turański tutaj. To się dopiero rodziło wszystko. Tylko tak jak mówię, nie sprawdzałem tego pojedynczego komunikatu. No. No właśnie ta monogamiczna rodzina jest właśnie ciekawe, jak właśnie ta monogamiczna rodzina prowadzi do emancypacji społeczeństwa, bo podnosi godność kobiety do godności człowieka, bo wcześniej w tych właściwie kobieta jest własnością. No nie wiem, no kolega na wakacjach w Turcji był, opowiada taką scenę, idzie tu lek, wypracowany. Za nim idzie żona zgarbiona z tobołami ze wszystkim. No,
podróże w internecie. A właśnie cywilizacja rzymska pierwsza wprowadziła monogamiczną rodzinę i tam też ciekawe rozwiązanie miały. Kobieta stawała się matroną i odciąga pełnię praw cywilnych po urodzeniu czwórki dzieci. W Polsce by teraz wprowadzić. Krzyk by było. Po urodzeniu trójki dzieci. Czwórki. Czwórki. Tak. Czyli reprodukcja rozszerzona. Obywateli Rzymowi przybywało. I wtedy prawo. Proszę? I wtedy to nadawało. Prawa cywilne. Otrzymywa. Zresztą Rzym też ewoluował, bo przecież była republika, później cesarzy. A w jakim kierunku według Pana pójdzie PiS? Mamy 4 lata kadencji legislacyjnej przed nami. Trzeba obserwować. Co się będzie działo? Trzeba obserwować. Sytuacja bardzo ciekawa. Czy z tej szóstki wyprowadzą nas na piątkę? No, musieliby redukować ilość ustaw. No, nie wiem. Zobaczymy. Kasowanie ustaw. Ja raczej nie wierzę, że to już jeszcze PiS. Kto wstrzymał ekshumację w Jedwabnem? Tak. Kto podpisał 13 grudnia? Tutaj protesty organizują. 13 grudnia pod domem generała organizowali. Nikt nigdy nie powiedział, odpiew się pan generała. A 13 grudnia traktat lizboński przecież jest to. A propos tej ekshumacji, to bardzo ciekawą rzecz profesor Podakiewicz powiedział, że nas się ogłupiło, że to tam jakiś rabin wyskoczył, że tak nie można, że jest Ziemia Święta i tam non-stop kopią. Jak przyjdą jacyś właśnie tacy zaczadziarzy, hasydzi, żeby tam to przerwać, to mamy, że wojsko z długą bronią i nie ma problemu. Archeolodzy muszą zrobić swoje i to nie ma, że czy jest sobota, czy niedziela, to oni mają zadanie i robią. I to się dzieje tam. A u nas? U nas, jak to u nas. No wczoraj przedłożyli w każdym razie kontyngent w Kosowie na przykład. I w krajach afrykańskich. No to właśnie jest pytanie, czy Polska powinna brać udział w awanturach kolonialnych? Ja nie widzę korzyści z tego. Pytali się? Gierka, mówili o tym w kampanii. Związek Radziecki nawet nie śmiał poprosić Gierka, żeby wysłał polskie oddziały na Afganistan. Zresztą widziałem dzisiaj na YouTubie filmik występu Polskiej Orkiestry w Moskwie. Owacyjnie brawa mi została przyjęta. Polskiej Orkiestry Wojskowej na Placu Czerwonym. Z takiej okazji? Ja nie wiem. Pięknie w mundurach występowali, grali. To mój kolega był w orkiestrze wojskowej, więc też mi mówił ciekawą rzecz, że tam co trzeci gra. Reszta chodzi i wygląda. On dostał w Baltornie, czyli w ruch myśliwski, i mówi, że to nie jest tak. Zagrać to trzeba umieć. 3 dni się uczył, żeby umieć dmuchać i fałszować. Przeszkadzać. To też jest ciekawe z tymi trębaczami, bo tam też dużo zależy od ułożenia ust. I to też mi ten kolega z orkiestry mówił. Tam miał kolegę w trębaczy. Podczas dojrzewania układ ust się może zmienić. I na przykład